serdecznie witam. Dziękuję przede wszystkim za to, że przyjęliście Państwo zaproszenie, jesteście z nami na, można powiedzieć, swoistej inauguracji kampanii do Europarlamentu w Grodziądzu. Dlatego nieprzypadkowo jesteście Państwo z nami i nieprzypadkowo są z nami kandydaci z listy Kujawsko-Pomorskiej Platformy Obywatelskiej RP. I tak, pozwólcie Państwo, że przedstawię. Jeżeli Pan Premier pozwoli, rozpocznę od kobiety. Oczywiście. Grudziądzanki, Pani Anny Janosz, Pani Profesor Doktor Habilitowanej Anny Janosz-Olszowy. Z całą pewnością grudziąckim mediom jest nasza kandydatka powszechnie znana. Jest to od 11 lat dyrektor Centrum Kultury Teatr. Poza tym jest pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. I tak jak wszyscy wiecie, jej pasją jest kultura, serce, duszę oddała raz, że miastu, dwa, że kulturze. I to, co warte podkreślenia, Szanowni Państwo, jest numerem 4 na liście okręgu do Parlamentu Europejskiego. Naszym liderem z listy Kujawsko-Pomorskiej Platformy Obywatelskiej jest pan premier Jan Vincent-Rostowski. Pan premier od 2007 roku do 2013 roku pełnił funkcję ministra finansów w rządzie Donalda Tuska. Od roku 2013 pełnił funkcję wicepremiera w tymże rządzie. Także serdecznie witamy Państwa w Grudziądzu. Jeżeli Państwo pozwolą, prosiłbym Panią Anię o krótką prezentację swojej osoby, bo ja oczywiście zrobiłem takie króciutkie wprowadzenie, jeżeli Pani będzie tak dobra. I potem Pan Premier i zaprosimy Państwa o zadawanie pytań. Witam również, przepraszam, Pana Senatora Michała Wojciecha. Przepraszam serdecznie. Jestem Pana Senatora Michała Wojciecha, który jest gospodarzem, także czuje się u siebie w tym biurze. Serdecznie proszę Pani. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, skąd moja obecność na liście do Europarlamentu? Propozycja niezwykle mnie zaskoczyła. Potrzebowałam czasu, aby się nad tym zastanowić. Niemniej jednak podjęłam decyzję kandydować, ponieważ po pierwsze jestem wielką entuzjastką Unii Europejskiej. Dla mnie Platforma Obywatelska jest najbardziej proeuropejska. Stąd moja obecność właśnie na liście Platformy Obywatelskiej. Jestem entuzjastką Unii Europejskiej, jestem za braterstwem narodów, bo kiedy podróżuję po świecie, a szczególnie po Europie, to czuję się jako człowiek właśnie wielkiej, zjednoczonej Europy. Nie mam kompleksów prowincjonalnego europejskiego kraju, wręcz przeciwnie. Jestem dumna z tego, że Polska jest w Unii Europejskiej i stąd moja decyzja na tak. To, że znalazłam się na czwartym miejscu, ogromnie mnie zaskoczyło. Zastanawiałam się, skąd tak wysokie miejsce. Nie spodziewałam się absolutnie. Myślę, jeśli być może zabrzmi to nieskromnie, ale mam nadzieję, że jest to po prostu uznanie dla mojej dotychczasowej pracy. Bo jak Państwo wiedzą, wszystko co robię, oddaję się temu bez reszty. Staram się wykonywać to profesjonalnie. Staram się oddać swój czas, swoją wiedzę, swoje doświadczenie i tak też będzie z tą kampanią. W związku z tym, że jestem na liście, oddam się kampanii i będę pracowała dla wspólnego dobra. Dziękuję. Panie premierze, bardzo proszę. Dziękuję. No, tak jak pani profesor, jestem oczywiście entuzjastą Unii Europejskiej. W kontekście tego, co dzieje się dzisiaj w Europie, widzimy, jak ważna Europa jest dla bezpieczeństwa Polski i widzimy, jak ważne bezpieczeństwo w dzisiejszych czasach jest dla rozwoju gospodarczego. Bo kto będzie inwestował w krajach, w których te inwestycje są niepewne, bo za granicą istnieje zagrożenie. Dlatego nasza polityka, i to jasno powiedział premier Tusk w wielu wystąpieniach w ciągu ostatnich kilku tygodni, jest nastawiona na scalenie, maksymalne scalenie Unii Europejskiej i całego Zachodu, czyli Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, polityczne scalenie całego Zachodu, tak aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich krajów, które należą do tego wielkiego sojuszu. Tylko to scalenie polityczne zapewni nam bezpieczeństwo, a tylko bezpieczeństwo zapewni nam rozwój gospodarczy. A tylko rozwój gospodarczy zapewni
nowe miejsca pracy, które są tak potrzebne, szczególnie tutaj w Grudziądzu, gdzie mamy niestety dalej wysokie bezrobocie. Myślę, że jako minister finansów przez te 6 lat podejmowałem wiele niepopularnych, trudnych decyzji. Ale wszystkie te decyzje były nastawione na wygospodarowanie tych środków, które pozwoliły na te wielkie inwestycje infrastrukturalne, takie jak A1, a w następnej perspektywie, tej, która teraz się zaczyna, w 7-letniej perspektywie finansowej europejskiej, na zbudowanie S5. Te wielkie inwestycje infrastrukturalne pozwolą nam w regionie przyciągnąć inwestycje. Grudziądz bardzo blisko A1 powinien być szczególnie tutaj w dobrej pozycji, w dobrej sytuacji. I region kujawsko-pomorski jest jeden z tych, które najbardziej korzystały z tej polityki oszczędzania na wszystkim, tak aby mieć środki na te kluczowe inwestycje, które zapewnią rozwój i tworzenie miejsc pracy. Jeśli chodzi o pracę eurodeputowanego, to kluczową rzeczą poza oczywiście tworzenia prawa europejskiego jest bycie w pewnym sensie ambasadorem regionu. Uświadamianie tym wszystkim decydentom, nie tylko politycznym, nie tylko w Parlamencie Europejskim, nie tylko w Komisji, ale także tej olbrzymiej ilości decydentów ekonomicznych, prezesów wielkich spółek, którzy cały czas na różnych konferencjach i spotkaniach przewijają się przez Brukselę, uświadomić im, że taki region jak region kujawsko-pomorski istnieje i stanowi znaczący potencjał gospodarczy, jeżeli będą chcieli tutaj zainwestować i tworzyć miejsca pracy. Myślę, że jako były wicepremier, minister finansów, to, co będę mógł mówić o regionie i przedstawiać jego atuty, oczywiście także pamiętając o jego problemach, będzie dla tych ludzi wiarygodny. Nie mówię oczywiście, że będę załatwiał inwestycje. Tego nie robi poseł do Parlamentu Europejskiego. Ale może bardzo znacząco, jeżeli jest to osoba znana i z pewnym autorytetem, a myślę, że takim będę, jeżeli wyborcy mi zaufają, to będę takim właśnie europosłem, to może spowodować sytuację, w której ci decydenci będą się zastanawiali. No, a może jednak kujawsko-pomorscy. Nic więcej. Ich będzie musiała być decyzja. Już z ołówkiem w ręku, w dyskusji z bankami, czy uważają, że mogą to finansować, ale zmiana percepcji, czy podniesienie tego jakby spostrzegalności regionu jako taki, w którym może być warto inwestować, i dlatego duża część tej kampanii będzie dla mnie polegała na poznaniu konkretnych problemów, żebym potem miał i konkretnych możliwości rozwojowych, bo każdy problem też stanowi pewną szansę na rozwój, jeżeli się go po części rozwiąże. I dlatego znaczna część tej kampanii to będzie właśnie zapoznanie się z tymi i problemami, i szansami, żeby potem jako europoseł, jeśli zostanę wybrany, móc tą wiedzę wykorzystać w tych naprawdę bardzo częstych spotkaniach w Brukseli. Dziękuję. Dziękuję, panie premierze. Jak powiedziałem wcześniej, te wybory do Parlamentu Europejskiego będą najważniejszymi na pewno od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, a bardzo możliwe, że najważniejszymi od momentu tak naprawdę powstania Parlamentu Europejskiego. Bo w Parlamencie Europejskim wszyscy wiedzą, że 65% prawa, które jest stosowane
Polsce jest tworzone w parlamencie, ale też te prawa i te, które będą stosowane teraz w kontekście tych nowych stosunków ze Wschodem, będą w dużej mierze, to prawo będzie w dużej mierze tworzone tam. I bardzo ważne jest, aby wykazać stanowczość, ale nie awanturnictwo. I myślę, że jeżeli mówimy o tym, aby chcemy wytłumaczyć obywatelom, żeby głosowali na Platformę, to Platforma jest nie tylko najbardziej proeuropejską partią, ale także jest partią, która w kontekście tego kryzysu wschodniego nie jest ani awanturnicza, jak jest główna partia opozycyjna, uważam, jest gotowa pójść na daleko idące ryzyka i wchodzić w niepotrzebny konflikt. Znaczy niepotrzebnie zaostrzać, bo ten konflikt już istnieje, zaostrzać konflikt z Rosją. A z drugiej strony partie po naszej lewej stronie obawiam się, że byłyby niewystarczająco stanowcze i niechcący mogłyby doprowadzić do ostrzejszego konfliktu później, bo jeżeli teraz nie będziemy wspólnie jako cała Europa, cały Zachód działali. A panie premierze, to moment, ja już kończę. To będziemy mieli zaostrzenie tej sytuacji. To jest pierwsza, najważniejsza rzecz, bo to są wybory do Parlamentu Europejskiego, nie do Sejmu w Warszawie. Druga rzecz, to o tym już mówiłem. Osoba, ja niedobrze się czuję chwaląc siebie, tak? Więc tutaj dlatego wolę chwalić listę, ale myślę, że są pewne korzyści, powiedzmy tylko tak? Wynikające z tego, że europoseł jest osobą, która zna wszystkich ministrów finansów i byłych ministrów finansów, którzy często przechodzą na inne ważne funkcje i poznał ich w ciągu 6-letniego okresu, tak? Więc zna komisarzy dobrze, zna wielu decydentów gospodarczych. Taka osoba, jak już myślimy o tym, co można zrobić dla samego regionu, ma może nie najgorszą wiarygodność i nie najmniejszy autorytet. Jak pan dobrze wie, w Parlamencie Europejskim relatywnie rzadko pojawiają się sprawy takie czysto regionalne, załatwienia dla regionu. One rzadko się pojawiają, ale wtedy, kiedy się pojawiają, to europoseł, który ma większą wiarygodność i większy autorytet, może na pewno więcej zrobić. I tego się podejmuje też. Tak. No, gdyby do pana na ulicy podszedł Gruziądzanin i zapytał panie premierze, to bym musiał, proszę mnie przekonać, żebym ja na pana to bym musiał mu dość długo tłumaczyć, tak jak pan. Nie ma, krótko? Nie, nie ma. Znaczy to są skomplikowane sprawy. To nie ma, co mam mu powiedzieć, że będzie bogatszy i szczęśliwszy, tak? Czy jak mer Londynu, nawet nie chcę powiedzieć, co mer Londynu powiedział o tym, co będzie, jak na niego będą głosowali, bo myślę, że to jest niestosowne. Ale pan wspomniał o problemach, tak? Problemach regionu. Problemem Grudziądza jest na pewno wysokie bezrobocie. No ja o tym już mówiłem w poprzednim, na początku, w tym może przed długim wystąpieniu, to powiedziałem, że szansa na obniżenie bezrobocia wynika z tego, że dokańczana jest autostrada A1. Kampanię związaną z całą listą to raczej będę w tej dużej kampanii wspierała liderów. Natomiast jeśli chodzi o moją kampanię, chcę się raczej oprzeć, ponieważ jestem z Grudziądza i ludzie mnie znają, więc chciałabym swoją kampanię oprzeć na raczej takiej kampanii szeptanej. Chcę ją oprzeć na docieraniu do ludzi, na rozmawianiu z ludźmi, na pewno portale społecznościowe, na pewno SMS-y. Tak więc raczej myślę tutaj o kampanii bezpośredniej. Chcę przede wszystkim podkreślić i pewnie zawsze to podkreślam, mam nadzieję, że Państwo to tak odbierają, że jestem z Grudziądza i całe swoje życie zawodowe, pomimo że też jestem związana z innymi miastami, jednak poświęcam Grudziądzowi i regionowi. Tutaj pracuję, tutaj się spełniam, tutaj zajmuję się kulturą.
Tak więc myślę, że przede wszystkim chciałabym swoją kampanię oprzeć na Grudziądzanach i podkreślać, że właśnie jestem z Grudziądza. Po drugie, chcę też przekonać, że jeśli będę w Europarlamencie, to będę zajmowała się tym, czym zajmuję się całe swoje zawodowe życie. Bowiem byłam nauczycielem, zaczynałam od szkoły podstawowej, dzisiaj jestem nauczycielem akademickim. Zawsze zajmowałam się kulturą. Jako dyrygent chóru organizowałam duże koncerty i zresztą do dzisiaj to robię. Ponadto, jeśli chodzi o pracę akademicką, zajmuję się również takimi specjalnościami kulturalnymi, jak zarządzanie instytucjami kultury czy animacja kultury. Tak więc i wykładam marketing w kulturze i zarządzanie w kulturze. Tak więc myślę, że mogę przekonać ludzi do tego, że moje doświadczenie związane z edukacją i z kulturą jest poparte i doświadczeniem, i wiedzą. Tak więc mam nadzieję, że chociażby te 30 lat pracy właśnie w kulturze i w edukacji będzie wystarczające do tego, że mogę być równoprawnym partnerem w dyskusjach i w pracach nad edukacją i nad kulturą. Czy ja mogę jeszcze może jedną rzecz powiedzieć o tej funkcji ambasadora w pewnym sensie regionu, jaką może pełnić jego poseł? Nie musi, ale może. I myślę, że mamy region kujawsko-pomorski ma jeden znaczący atut poza swoimi wewnętrznymi siłami, ale taki PR-owski w Europie, to jest oczywiście osobowość ministra Sikorskiego. I dzięki jego pozycji, znaczącej, bardzo znaczącej pozycji w Europie, no to w świecie politycznym region jest znacznie lepiej znany niż byłby inaczej. Ale moja obecność w Parlamencie Europejskim jako deputowany tego regionu dałaby też taką znajomość w tym świecie gospodarczym i finansowym. I myślę, że region, który by miał dwie takie osoby, na tym by na pewno nie stracił. To jest praca, która, to nie jest tak, jak mówię, to jest praca długoterminowa. To nie jest tak, że jako europoseł przyjdę jako europoseł i po paru tygodniach wszyscy będą natychmiast wiedzieli o regionie kujawsko-pomorskim i o nim mówili. Ale w ciągu tych 5 lat myślę, że to, że będziemy mieli, gdyby mieszkańcy regionu wyrazili swoje zaufanie do mnie, to ja myślę, że w ciągu tych 5 lat naprawdę będzie można dużo zmienić. I sam fakt, że były wicepremier, minister finansów jest europosłem takiego regionu, też na coś wskazuje. Bo było pytanie, dlaczego kandydujesz z tego regionu? No bo jest to region, i tak odpowiadałem, jest to region przyszłościowy. To są takie naturalne rzeczy, to jest PR, to nie jest reklama, to nie jest wykupywanie billboardów w centrum Brukseli, co też można robić, ale to jest ten taki szeptany, bo pani profesor mówiła o szeptanej kampanii, ten szeptany PR, który często może być skuteczny w dłuższym horyzoncie czasami. Dziękuję. Mogę jeszcze? Bardzo proszę, panie Sławie. Słuchajcie, ja chciałbym zwrócić uwagę na specyfikę wyborów do Parlamentu Europejskiego i myślę, że to jest apel i do wszystkich Grudziądzan, ale także do mediów, żeby przypominać o tym, bo różnica między wyborami do Parlamentu Europejskiego a pozostałymi wyborami jest taka, że bez względu na to, ilu nas pójdzie na wybory samorządowe czy parlamentarne, określona ilość posłów z danego okręgu i tak zostanie wybrana. Oczywiście im większa ilość wyborców bierze w tym udział, tym lepiej, tym silniejszy mandat jest posła, senatora czy radnego. Natomiast w wyborach do Parlamentu Europejskiego podział mandatów na poszczególne okręgi wyborcze, także na nasze województwo kujawsko-pomorskie, uzależniony jest od ilości osób, które w tych wyborach wezmą udział, mówiąc wprost od frekwencji. Przypomnijcie sobie Państwo pierwsze nasze wybory do Parlamentu Europejskiego, kiedy z województwa kujawsko-pomorskiego mieliśmy tylko jednego przedstawiciela, jednego posła, pana Tadeusza Zwiewkę.
wynikało to ze stosunkowo niskiej na tle kraju frekwencji w województwie kujawsko-pomorskim. W poprzednich wyborach uzyskaliśmy już 3 mandaty. I chciałoby się, żeby te 3 mandaty utrzymać, bo jeżeli myślimy przez pryzmat naszego regionu, to oczywiście każdy poseł do Parlamentu Europejskiego jest naszym emisariuszem, naszym ambasadorem w Parlamencie Europejskim, ale jeżeli jest ich 2 czy 3, to ta siła oczywiście jest mnożona przez każdego posła. Dlatego też ja bym apelował do mediów, żeby przypominały o tej wyjątkowej regule wyborcze, jaka w przypadku do Parlamentu Europejskiego jest stosowana, i zachęcały bez względu na to już na jakiego kandydata, ale do udziału w tych wyborach. Ja bym jeszcze jedną rzecz w odpowiedzi na pana pytanie, to też oczywiście pana wcześniejsze pytanie. Poseł do Parlamentu Europejskiego także oczywiście ma możliwości zwracania się z interpelacjami do Komisji Europejskiej. Ja na pewno w sprawach regionalnych i spotkania się z komisarzami, ja na pewno będę to bardzo sumiennie robił. Jeżeli patrzymy się na naszych posłów opozycyjnych, europosłów opozycyjnych, to wiemy, że jeden to robi, a drugi tego w ogóle nie robił, nie będę wymieniał. Ja na pewno mam zamiar w tej sprawie, podejmuję się tego dzisiaj, być jeszcze bardziej zaangażowany w tą formę działalności, w tę formę działalności eurodeputowanego, niż ten bardziej aktywny z opozycyjnych europosłów. Dziękuję. Szanowni Państwo, tutaj padło również pytanie dotyczące kolejnej obecności pana premiera Rostowskiego w Grudziądzu, mając na uwadze związanie naturalne w tym momencie pana premiera, to ja mogę zapewnić, że planowane są oczywiście kolejne wizyty. Na pewno odbędą się spotkania ze środowiskiem lokalnych przedsiębiorców, z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, i znając energię i zapał pana premiera do pracy, i także to, jak skuteczny był minister finansów, dokręcając śrubę, mówiąc kolokwialnie, co świadczy również o tym, że jednak Polska, i tutaj to są fakty, o których możemy długo mówić, szczególnie pan premier ostała się jako jedyna ta zielona wyspa w dobie kryzysu, będzie niezwykle skutecznym ambasadorem naszego regionu, a także Grudziądza, o ile oczywiście ten mandat przypadnie. Także serdecznie Państwu dziękuję, chyba że Państwo jeszcze macie jakieś pytania. Jeżeli nie, to liczę na to, że nasi kandydaci są do dyspozycji na indywidualne spotkanie, tak?